Wiele osób próbuje uzupełnić swoje weekendy. Bez wystarczającej ilości snu w ciągu tygodnia. Zagraniczne media Infolme21 informują. Że możesz przybrać na wadze co 30 minut snu. Zespół badawczy Qatar Medical College twierdzi. Że brak snu w ciągu tygodnia ma negatywny wpływ na metabolizm. Który powoduje cukrzycę typu 2. Sześciomiesięczny okres odpoczynku 522 osób z cukrzycą typu 2 wykazał 17%. Wzrost ryzyka otyłości i 39% wzrost insulinooporności na każde 30 minut snu. Media wprowadziły 5 dobrych sposobów na relaks i utratę wagi. Jeden. Leżenie przed 23. Dobrze jest położyć się przed 23, żeby nie było za późno. Ważne jest również, aby zachować ten sam czas każdego dnia. Ponieważ nasze ciała potrzebują czasu, aby przystosować się do odpoczynku. Dwa. Kofeina, alkohol numer. Staraj się unikać kawy i napojów alkoholowych 3 godziny przed snem. Substancje te zakłócają sen i powodują, że śpisz mniej. Trzy. Brak zabawnych zajęć. Jeśli nie możesz łatwo zasnąć, warto się nudzić. Na przykład książka z gatunku, którego nie lubisz, zabierze cię do swoich marzeń? 4. Aktywność fizyczna. Około godziny przed snem zachęca się do aktywności przez około 30 minut. Oczywiście, że lubię kąpać się. Pomoże to naszemu ciału zrelaksować się i dobrze spać. Pięć. Lekki wieczór. Dobrze jest skończyć obiad na 2 godziny przed pójściem spać. Trawienie zajmuje trochę czasu i może pomóc. W uniknięciu zaburzeń żołądkowych i bezsenności. Myślę, że powinieneś o tym wcześniej pamiętać i temu zapobiegać.